Przecież wiem, jak tutaj się dostać. Gdzie dzięki nawet z wami coś odkryłem. Teraz tak, to mamy oczywiście rannych, leżą sobie, kwiczą od bólu. Kiedy to się skończy? Wjedziemy do szpitala. No tu jest zamknięte z tej strony. Coś się wali. A z tej strony można? Można. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Nadużywasz mojej cierpliwości. Tak, fajnie by było, gdybym wiedział, co to jest, nie? Traconych punktów, co dla mnie to jest to. A nie, to może być co innego. A, staknęło się, dobra. I my, elfy, i wy, ludzie, nigdy nie uczymy się na błędach. Jestem pewna, że niedługo na nowo wybuchną właśnie. Jestem taka zmęczona. Geralt? Co tutaj robisz? Gdzie jest Shani? Nie wróciła z tobą? Nie będzie jej przynajmniej kilka godzin. Mamy dużo czasu. O rany. On wszystko słyszał. To na pewno osławione wiedźmińskie zmysły. Czyli słyszał, jak mówiłam o Jerzu? Święta Melitele! Bogini miłości i płodności, otacz mnie swoją opieką. Na szczęście w pobliżu nie ma Jerza. No i przynajmniej kolejne karty do kolekcji. Siostrzyczko? Tylko wiesz, to będzie taka nasza... Dostojny panie, wspomóż człowieka ciężko doświadczonego przez wojnę. A, masz 5 renów. Dziękuję, jesteś nad wyraz szczodry. W zamian podzielę się z tobą moją wiedzą o Garkainach. Posłuchaj. Pieprzone choróbsko. Zczesnę z tej noży. Zmęczona. Jest ciekawe, jaki wywar tamtej chodziło. No, możemy coś pokombinować zawsze trochę. Tu jest. Przyjdzie nam umrzeć wszystko. Brakuje mi już medykamentów. Co ja bym dała za maleńki flakonik naparu regenerującego zranione ciało? Nadużywasz mojej cierpliwości. Nie wiem, co to jest, tego nigdy nie miałem tej misji. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli nie, trudno. Męczy mnie ta bezczynność. Tak, tu jest zamknięte, czyli z drugiej strony trzeba wyłazić. O, Red. Zawdzięczam życie panience Shani. I słusznie. Ach, gdzie jest Kalkshen, kurczę, że nie mogę mu niegoś przespać. Cieknierka. Łaskawy panie, proszę o coś do jedzenia. Nie jadłam od tak dawna. Mam coś, mam ser. Dziękuję panie. Nie jadłam od dawna. Jesteś wiedźminem, więc posłuchaj mojej opowieści o cmentarach. Ta wiedza może ci uratować życie. No a, fajnie, czy możemy tutaj z nimi rozmawiać i dostaniemy wiedzę. Dzielnica wygląda gorzej niż myślałem. Czuję, że nie dożyję jutra. Zaczynam żałować, że poświęciłam życie zakonowi. To jest jakiś dowódca komanda. Przeklinam nie ludzi i za...
Gwynblade, cieszę się, że przeżyłeś. Witaj. To już koniec walk z zakonem? Wygraliśmy bitwę, ale nie wojnę. Patrolujemy dzielnicę w poszukiwaniu niedobitków zakonu i chronimy cywili, ale niebawem ponownie ruszymy do boju. Chcecie opanować całą Wyzimę? Gdyby to ode mnie zależało, zajęlibyśmy miasto, a potem całą Temerię. Ale Yevin jest ostrożny i chytry jak lis. Plotka mówi, że chce negocjować z królem Foltestem. Śpiesz mi się. Bywaj. Właśnie nara. Pięciki nie szabrownicy. Różne widziały dziwadła, ale... Możemy pohandlować, ale nie waż się sięgnąć po broń. Dobra, czyli to sprzedam. 280 i to nie za 200. 300, 100. Dobra. To są książki, które żeśmy już czytali. Tego nie czytałem. Dobra. Ale nam nie jest potrzebny za 160, ładnie. To też można opchnąć. Rękawiczki to samo. Mamy 7 koła. Eliksiru chyba mam na razie dosyć, wiecie? Obsia krew, jaki dziwolują wszyscy, nie ludzie. Możemy pohandlować, ale nie waż się sięgnąć po broń. No dobra, dobra. No to masz to samo. Więc spadaj. No to kurczyznego ogniska. Żołnierze, rycerze, szabrownicy. Z rozkazu dowódcy nie możemy mieszać się do walki między zakonnikami i nieludźmi. Król! Nic nie rozumiem. Psia krew. Więc przejdziemy się tutaj, poszukamy. Znów kapitanowie. Widzę, że zwyciężymy. O, rety, rety. Męczy mnie ta bezczynność. Zimno mi. No, że teraz ich nas nie atakuje, przynajmniej się tutaj wykrwawiali, to teraz są luz, odrzwi do kuźni. Co, wejdziemy. Cześć. Czym mogę służyć? Używasz krasnoludzkich technik kowalskich? Nigdy! Nieludzkie wynalazki mogą być inspirowane przez siły diabelskie. Wiadomo wszak, iż nie ludzie do plugawych bożków się modlą. Nie jestem inkwizytorem. Poza tym chodzi mi o techniki kucia stali. Mogę tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się widzieć krasnoludzkie broszury dotyczące technik kowalskich. Dobra. Za 1000, ten jest... Ten jest o wiele lepszy, dobra, co my tu mamy? Nerwki Kimory, nic nowego. No nie jest już tych petard. No był smoczy sen, nie? Zobaczmy, co jeszcze jest na górze. Skrzynka. Są żarcie. Tutaj piwka, rybka. Dobra. Czym mogę służyć? Otworzymy sobie i rozdam talenty nowe. Tak, standardowo. Teraz ciśniemy stalowy grupowy trochę.
Level 40. Ja mam jeden brązowy, jeden taki. Brązowy tutaj. Dobra, mamy ich prawie że na maksa zrobiony. Odpocznijmy do rana. A mogę sobie jeszcze eliksir porać przy następnej okazji. Wywal mi to żarcik, Geralt, bo to ci nie jest potrzebne. Średniej mocy. Dobra. Idziemy teraz po naszą nową kochaną zbroję. Po zbroję Kruka. Która w Wieśku 2 wygląda o wiele lepiej niż w 1C. Ale to szczegół. Teraz tak. Czyli w tą stronę. Tu i tu. No się gubię w tej starej wyźmie. Oczywiście grawiery. Tak, sanitariuszka, pielęgniareczka. Ale tam niech sobie jedzą. Kalkstein. Tu jesteś. Geralt! Kalkstein. Czy zbroja jest już gotowa? Tak. Spójrz tylko na to arcydzieło. Jest nawet lepsza od pierwowzoru. Dziękuję. Ach, to była czysta przyjemność. Przedzierać się przez tajniki właściwości stali. Poznawać związki alchemiczne. Cieszę się, że dobrze się bawiłeś. Geralt! Bywaj. I mam naszą zbroję Kruka. Myślę, że eliksiry straciłem. Bo straciłem. Bo tak naprawdę tamta zbroja miała tylko jeden slot. Ja przez to, że gram na Flash Modzie, mam wszystkie trzy. Dobrze. Czyli wracamy do starego dworzyszcza. Da się tu przejść, da. Takie szczątki sobie jeszcze weźmiemy. Nie chcę mi się z nim bić, naprawdę.